Dzień dobry. Witajcie, widzowie. Profesor Rychwałd się kłania. Witajcie, kreacjoniści. Myśleliście, że odpuściłam? Nie. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że ewolucja jest faktem i rzeczywiście nim jest. Dzisiaj będziemy krążyli wokół tego tematu, ale poruszymy też troszeczkę inne, mniej przyjemne rewiry. Otóż porozmawiamy sobie o propagandzie kreacjonistów. Mówiąc propaganda kreacjonistów, mam na myśli oczywiście program Kontrewolucja, który prowadzi pani Gosia Kubicka, o której już kilka gorzkich słów powiedziałem w poprzednim programie, ale propaganda kreacjonistyczna nie kończy się tylko na tej najwyższej formie propagandy. Są inne, bardziej subtelne, wysublimowane. Otóż niedawno, w czerwcu, w połowie czerwca, w miejscowości Kraków, wyobraźcie sobie państwo, odbył się spektakl kreacjonistyczny pod tytułem Na tropie stworzenia. Co to znaczy na tropie stworzenia? To znaczy, że co? Że ktoś stworzył świat? Czy ewolucja nie jest faktem, o czym mówiliśmy ostatnio? Drodzy państwo, zwracajcie uwagę na takie rzeczy, które mogą zaszczepić, może nie w was, ale w najmłodszych, jakieś wątpliwości co do ewolucji. Chciałem o tym właśnie powiedzieć, że w życiu człowieka zawsze nadchodzi taki moment, kiedy no zaczyna kwestionować różne rzeczy. Oczywiście dotyczy to głównie młodzieńców, młodzieży. Wtedy te osoby zaczynają poddawać wątpliwość świat, który oglądają, swój światopogląd. Jest to jak najbardziej naturalne, ale trzeba uważać. Wśród tych rzeczy, które podają wątpliwość, jest również teoria ewolucji. Rozumiecie państwo, do czego zmierzam? Dlatego tak ważne jest szczepienie teorii ewolucji od jak najmłodszego wieku, żeby te dzieci już przesiąkały, żeby były odporne na propagandę kreacjonistów, która czeka tylko na to, żeby dzieci miały jakąś wątpliwość i w tą wątpliwość wchodzą tymi swoimi mackami kreacjonistycznymi. Nie muszę chyba mówić o dorobku ewolucji i kreacji. Tak dla przykładu, przyniosłem oprócz tych rozkosznych jajeczek do studio książki, dorobek ewolucjonistów. Oczywiście nie byłem w stanie przynieść wszystkich moich książek ewolucjonistycznych. Nie byłbym w stanie tego zrobić. Po pierwsze, jest tego nieprzebrana ilość, a po drugie już nieco też dolegają mi stawy i nie mam po prostu siły nosić tutaj wszystkiego do studia. Możecie państwo mi uwierzyć na słowo, że tych książek mam po sam sufit. Natomiast tu jest dorobek kreacjonistyczny, który znajduje się w moim posiadaniu. I nawet tam pod sufit patrząc, możemy zmierzyć sobie jakby wartość naukową tego wszystkiego. Po prostu te książki zjadają książki kreacjonistyczne. Jedną książkę, ta się już nasyciła, no to następne, te są malutkie. Ale wielka księga ewolucjonistyczna po prostu wchłania tą książkę. Nie ma jej. Nie ma. Nie ma. Odrzućmy ją. Odrzućmy ją, bo to jest nienaukowa rzecz. A zostawmy sobie naukowe przedmioty. Niech tak to stoi. Niech to będzie. Chciałem się z państwem podzielić jeszcze jedną gorzką obserwacją z życia. Otóż niedawno, robiąc zakupy w jednym z większych hipermarketów, przechodziłem obok stanowiska ze słodyczami. I to, co zobaczyłem, wzbudziło we mnie grozę. Nie mogłem uwierzyć w to, co tam zobaczyłem. A zobaczyłem ten oto produkt. Jest to opakowanie żelków, które dzieci tak pragną. Opakowanie przedstawia dinozaura i jadącego na nim uśmiechniętego misia. Dinozaur zresztą również jest uśmiechnięty. Proszę państwa, to jest absurd. To jest jakiś absurd. Kreacjoniści, czy wy nie macie za grosz przyzwoitości, że takie rzeczy umieszczacie na okładkach, przepraszam, na opakowaniach żelków. Wypada zrobić jakieś zbliżenie na to. Nie wiem tylko, jak to zrealizować. Chyba ktoś z ekipy musi podejść do mnie z kamerą, tak? Czy ja mam podejść? A rozumiem. To się odbywa cyfrowo. Proszę zrobić zbliżenie na tę paczkę żelków. Zaraz powiemy sobie o niej troszkę więcej. Jest to skandal, podkreślam, jest to jeden wielki skandal. Otóż, kreacjoniści, drodzy kreacjoniści, czy istnieją jakieś kopalne dowody na to, że misie jeździły na dinozaurach? Nie wydaje mi się, naprawdę. Więc dlaczego wciskacie dzieciom takie
fałszywe informacje. Druga sprawa. Dinozaur jest uśmiechnięty, tak? O, przepraszam, nie widziałem dinozaura uśmiechniętego. Czy dinozaury nie były potwornymi stworami, które budziły grozę nawet nie misiów, bo przecież misiów wtedy nie było, ale innych stworzeń stąpających wówczas po ziemi. Chyba jednak coś w tym stylu, prawda? Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Zobaczmy sobie, co jest na opakowaniu. Przeczytajmy sobie, jaki jest opis tego produktu. Mamy składniki, syrop glukozowy, cukier, żelatyna, dekstroza, kwas cytrynowy. No proszę Państwa, kogo to obchodzi? Dalej, wartość odżywcza na 100 gram, RI na porcję 25 gram, wartość energetyczna 1400 kalorii, tłuszcz poniżej 0,5 grama, kwasy tłuszczowe poniżej 0,1 grama. Proszę Państwa, są to nieistotne informacje, a ja się pytam, gdzie jest informacja rzetelna, naukowa, wynikająca ze źródeł, że dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu podczas globalnej katastrofy? Gdzie jest, drodzy Państwo, powiedziane, że ponad 100 milionów lat rządziły Ziemią, budząc strach i respekt wszystkich stworzeń, które tam żyły? Nie ma tych rzeczy napisane. Otwórzmy sobie opakowanie. Co my tu znajdujemy? Jakieś śmieszne stworzenia, uśmiechnięte, wesołe, mięciutkie. To nie są dinozaury, to są jakieś popierdółki, a nie dinozaury. Czy dzieci naprawdę muszą mieć obraz takiego czegoś? Kreacjoniści, tym razem przesadziliście. Ja rozumiem, że jest pewna umowność w projektowaniu rzeczy dla dzieci, że ten dinozaur może faktycznie jest uśmiechnięty, zwłaszcza, że jeden z nich ma zachowaną groźną minę. To by się zgadzało z naukowymi doniesieniami, ale na taką propagandę nie będzie zgody. Dziękuję Państwu, że wysłuchaliście mojego wykładu. Mam nadzieję, że jasno wynika z niego, dlaczego tak dużą troskę ewolucjoniści przykładają, by nie dopuszczać żadnych innych fałszywych teorii nienaukowych do umysłów dzieci. Dlaczego tak staramy się izolować? Dlaczego te podręczniki, które nie są prawomyślne, nie są naukowe, odrzucamy, a eksponujemy prawdę, naukę i fakty. Dziękuję serdecznie Państwu za to, że wysłuchaliście mnie. Kreacjoniści, mam nadzieję, że najedliście się wstydu i mam nadzieję, że już wszyscy spotkamy się po ewolucjonistycznej stronie mocy już w najbliższym spotkaniu. Dziękuję. Zobaczmy sobie z drugiej strony, jak może wyglądać łączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli słodyczy i nauki. Otóż są żelki ewolucjonistyczne. I może zacznę od tych. Jurassic World. Jest to jawne nawiązanie do filmu, ale zobaczcie Państwo, jest wybuch wulkanu, jest ta pierwotna siła, która zniszczyła Ziemię i życie na niej, czyli dinozaury. Jest groźny dinozaur, który szykuje się do ataku. I proszę Państwa, dziecko oglądając to ma i respekt do historii, do dinozaurów i wie, że to się nie wydarzyło 3000 lat temu, tylko miliony lat temu. Tutaj dla maluchów wersja. Dinozaur na skakance. Jest to oczywiście umowność pewna, jak najbardziej dopuszczalna, jeśli chodzi o marketing. I zobaczcie, czy te dinozaury są uśmiechnięte, wesołe?